Hej, witajcie ponownie. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców października. Nie będę przedłużać, także przejdę od razu do kosmetyków. W tym miesiącu będą to sami ulubieńcy makijażowi, same kosmetyki do makijażu. I pierwszy kosmetyk to korektor z Lovely Liquid Camouflage. Nazwa bardzo podobna do tego z Catrice, w sumie nawet taka sama. I co mogę powiedzieć na temat tego korektora? Ja mam go w odcieniu numer 01. Nie jest żółty, wpada bardziej w takie beżowe odcienie, ale też nie jest różowy. I ten korektor bardzo jest porównywany do Tarte Shape Tape. Jest też nazywany jego zamiennikiem. Niestety z tym się nie zgodzę. Nie powiedziałabym, że to jest jego tańszy zamiennik, odpowiednik. To jest korektor bardzo dobry, jak na drogeryjną półkę. Powiedziałabym, że jest lepszy od mojego starego ulubieńca, czyli tego właśnie z Catrice Liquid Camouflage. Jest lepszy, bo ma większe krycie, jest bardziej gęsty, też dłużej się utrzymuje tutaj pod oczami, nie wchodzi aż tak w zmarszczki. Ten korektor jest naprawdę bardzo, bardzo wydajny. Nie wiem, ile on ma tak naprawdę tego produktu, bo tutaj nigdzie nie jest to napisane. Jest lepszy jeszcze od tego, nie Catrice, tylko z Revolution Conceal and Define. Konsystencję ma bardziej taką lekką i nie ma tyle pigmentów w sobie właśnie co ten korektor. Więc ja teraz na tych promocjach w Rossmanie kupiłam drugie opakowanie innego korektora, znaczy innego odcienia tego korektora, chyba odcień Vanilla. Jeszcze go nie testowałam, ale tego używam właśnie przez cały miesiąc. Na zmiany w sumie z Make Up Revolution ten Conceal and Define i ten bardziej mi się sprawdza, bo właśnie tak jak mówię, jest bardziej kryjący, dłużej się utrzymuje i lepiej wygląda jednak pod oczami. No ale nie jest to to samo co Tarte. Tarte chyba żaden korektor nie przebije, jest naprawdę mega, ale jak na drogerię i jak na markę Lovely, to ten korektor jest super. Kolejny korektor to Maybelline. Nie wiem, czy ja o nim nie mówiłam w poprzednich ulubieńcach. Wydaje mi się, że tak, ale jak coś, no to się niestety powtórzę. To Maybelline Instant Anti-Age Eraser Eye w odcieniu Light. Mam w sumie te korektory w dwóch odcieniach, Fair i Light. Fair jest bardziej już taki w różowych tonach, więc on mi pasował wtedy, kiedy byłam naprawdę bardzo blada. Teraz moja polanizna letnia, urlopowa w sumie już schodzi, więc powoli wkraczam już w te jasne odcienie podkładów, korektorów, ale ten jak najbardziej jeszcze mi się sprawdza. Na przykład do zakrycia niedoskonałości. Pod oczy już jest delikatnie za ciemny, więc mieszam go z jakimś super jasnym korektorem, ale dalej super mi się sprawdza, jest lekki. Do takiego make-upu, no make-up, czyli takiego wiecie, delikatnego, dziennego, też się super sprawdza. Jest lekki pod oczami, więc też nie przeciąża tej okolicy. Ale jeżeli macie duże zasinienia, no to niestety z nimi sobie nie poradzi. A ten z Lovely już jak najbardziej tak. Ale dzięki konsystencji to naprawdę bardzo go lubię. Ale na przykład daję sobie radę z jakimiś niedoskonałościami na twarzy czy coś. No i w zmieszaniu z innym korektorem jaśniejszym, ale mocniej kryjącym, to właśnie fajną taką konsystencję nabiera ten korektor i super to wygląda pod oczami. Dalej podkład. Podkład, jakiego używałam w tym miesiącu, w poprzednim miesiącu, w październiku, to Milani Conceal and Perfect 2-in-1 Foundation and Concealer. Powróciłam do tego podkładu po jakimś czasie. Zużycie już jest spore. Zostało mi już tylko mniej niż połowa. To jest odcień 00 Light Natural. Odcień tego podkładu w sumie wyszedł dopiero po jakimś czasie, bo okazało się, że ten 01, chyba Vanilla, był za ciemny do takich jasnych karnacji. No i właśnie wyszli z tym odcieniem. Niestety on na mojej twarzy też wyglądał jeszcze za ciemno. No i teraz właśnie przy tej mojej ciemniejszej karnacji trochę wyglądał idealnie, ale jednak miał trochę takich różowawych tonów,
więc trochę odcina mi się z szyją, więc ja go mieszałam jeszcze z tym przyciemniaczem Olive i wtedy naprawdę super to wyglądało, był idealny taki mój odcień, wszystko mi się ładnie z szyją zgrywało, więc teraz jeszcze będzie ok, ale za dwa miesiące, za miesiąc to ten podkład już będzie dla mnie za ciemny, więc póki mogłam, to z niego korzystałam bez żadnych innych domieszek podkładów jasnych. To jest podkład, który bardzo ładnie wygląda na cerze, ma duże krycie, ale nie jest on aż tak długotrwały, nie nadaje się niestety do bardzo tłustej cery, tylko do takiej normalnej, suchej, bo jednak się szybko dosyć wyświeca, szczególnie tutaj w strefie T, ale na co dzień bardzo go lubiłam za to, jak naturalnie wygląda i za to, jakie krycie daje. Mój ulubiony podkład października to właśnie ten z Milani. Dalej puder, który kupiłam na promocji, nie w Rossmanie na promocji, tylko gdzieś w innej drogerii. Jest to Rimmel Insta Fix and Matte Translucent Powder 001 Translucent. Bardzo fajny puder, naprawdę nie spodziewałam się, że będzie taki dobry. Słyszałam o nim dobre opinie w internecie, na YouTube, na innych kanałach, ale nie myślałam, że spodoba się też mnie. Bardzo fajny puder do takiego szybkiego przypudrowania twarzy, czy nawet okolicy pod oczami. Dzisiaj właśnie przypudrowałam sobie nim podkład, korektor i naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Jak na taki puder, to naprawdę dobrze utrzymuje mat w ciągu dnia. Skóra aż tak szybko się nie wyświeca, jak na przykład po moim ulubionym pudrze z Vibo Fixing Powder, to ten dłużej utrzymuje ten mat i też nie wybiela twarzy, więc naprawdę bardzo fajny puder na co dzień do takiego dziennego makijażu. A jeżeli chciałam już właśnie coś jeszcze mocniejszego, coś co naprawdę mi utrzyma makijaż, to puder z Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder. Ja go teraz właśnie używałam na co dzień do przypudrowania korektora, podkładu. On super się nadaje, ten puder, do bakingu, bo wtedy cera i cała ta okolica, gdzie został nałożony, wygląda tak nieskazitelnie, jest taka wygładzona, wyblurowana. Naprawdę super, super puder do takich zadań specjalnych, jakby to można było powiedzieć. Genialny duet, więc coś na co dzień i coś na takie większe wyjścia, gdzie ten makijaż musi naprawdę długo być na tej twarzy. Bronzer. Bronzer, który pojawił się ostatnio też w teście kosmetyków Belle. Była to seria limitowana. Nie wiem w ogóle, czy jeszcze ten bronzer jest, ale bardzo, bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy o nim też nie mówiłam w poprzednich ulubieńcach, ale naprawdę super, bardzo mi się podobał. Belle Bronze Powder, wielokolorowy puder brązujący do twarzy. I to był naprawdę świetny bronzer. Zobaczcie, już widać w ogóle zużycie, jest tutaj takie wgłębienie. To był ciepły odcień i naprawdę bardzo, bardzo fajnie wyglądał na twarzy. Oczywiście nie stosowałam go solo, tylko najpierw konturowałam twarz, a dopiero potem nakładałam ten bronzer. Naprawdę świetny, za tę cenę, chyba około 12-13 zł, to bronzer bardzo, bardzo fajny. Bardzo lubię w ogóle te limitki z Biedronki, ale nie rozświetlacze, tylko właśnie bronzery, bo z rozświetlaczem się niestety nie polubiłam, leży w kącie, nie używam go. A bronzer jest tutaj w mojej toaletce, czy tutaj w moim pudełeczku na toaletce, gdzie leżą po prostu kosmetyki takie do mojego codziennego makijażu. I właśnie ten bronzer tam też leży i bardzo, bardzo go lubię. Daje fajny taki naturalny efekt przybrązowionej skóry z takiej zdrowej opalenizny. No i coś do rozświetlania. Może nie był to mój rozświetlacz używany na co dzień, ale na takie większe wyjścia. Nie chciałam się powtarzać już z innymi produktami, bo używam ich na okrągło w zasadzie i nie chcę ich tutaj non-stop pokazywać, bo byłby to na przykład rozświetlacz z Vibo z tej serii I Choose What I Want albo Moonstone z Becky, więc dzisiaj
chciałam pokazać coś, co używałam nie na co dzień, a właśnie wtedy, kiedy chciałam mocniejszego glow. I to jest paletka z Make Up Revolution Face Quad Incandescent. Paletka po prostu czterech rozświetlaczy, każdy po 3,5 gramy. Mega, mega paletka, nie chcę Was tutaj oślepiać tą paletą. Mega cztery rozświetlacze, które dają taki efekt na policzkach. Chciałam w ogóle zrobić test kosmetyków Make Up Revolution i wtedy chyba dopiero pokazać tą paletkę, ale ja już się nie mogłam doczekać i zaczęłam jej używać. No ale ten film na pewno się pojawił. I to jest właśnie, jak widzicie, paleta czterech rozświetlaczy. Ten jest mega, mega jasny, więc ja go dodaję tylko jako taka wisienka na torcie, jako taką wisienkę na torcie, żeby gdzieś tam tutaj w tych okolicach dodać tego ekstra błysku. A najbardziej używam tych dwóch, w sumie tego złotego, bo on wygląda tak najbardziej naturalnie. Ten jest też mega, mega jasny, chociaż nie wygląda na taki w opakowaniu. Ten jest zdecydowanie ciemny, więc ja go rzadko używam, a najczęściej mieszam po prostu te trzy ze sobą i to jest taki błysk, że po prostu mega, mega oślepia. Jedynie do czego mogłabym się przyczepić przy tych rozświetlaczach, to jest to, że on jest trochę drobinkowy. Nie stapia się aż tak ładnie z cerą. Przetestowałam dużo rozświetlaczy, dużą ilość rozświetlaczy i teraz wolę, kiedy ten błysk jest mocny, ale ten rozświetlacz nie ma takiego pigmentu, że on jest taki półtransparentny, że się zlewa po prostu ze skórą. I wtedy ten rozświetlacz jest idealny. Ten niestety taki nie jest, bo no on ma dużo, dużo pigmentu w sobie, więc jak twarz jest na wprost, to tutaj jednak widać albo, że jest za jasny ten rozświetlacz, albo jak użyję jakiegoś ciemnego z tych, no to widać, że jest za ciemny, więc one mają dużo pigmentu w sobie. A rozświetlacze jednak powinny być takie półtransparentne, że dają mocny błysk, ale nie widać tego koloru, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Ten jest świetny na wieczór, bo tego aż tak potem nie widać w sztucznym świetle. W świetle dziennym wygląda tak trochę karykaturalnie, ale bardzo, bardzo lubię go za ten błysk na wieczór. Naprawdę mega, mega paletka bardzo dobrych rozświetlaczy. I ostatnia rzecz. To jest pomada do brwi z Belle. Wydaje mi się, że ona jest dostępna cały czas. Albo to też była edycja limitowana razem z tym bronzerem, który Wam pokazywałam. A jeżeli nie, no to ona pewnie cały czas będzie wracać. To jest pomada do brwi Stay On Brow numer 01 Blond. Długotrwały krem do stylizacji brwi. Pokazywałam go w sumie razem z tym bronzerem. Teraz sobie to przypominam, że w tym teście nie podpasowała mi ta pomada, bo była za ciemna. Ja byłam chyba jeszcze wtedy nieopalona, taka dosyć blada, ale teraz super, kolor jest idealny do tych brwi i o dziwo, ona tak szybko nie wysycha, jest cały czas taka, no taka kremowa, masełkowata i długo, długo utrzymuje się na brwiach. Także bardzo, bardzo polecam Wam tą pomadę, na pewno będzie się jeszcze pojawiać w różnych edycjach limitowanych. Także to byli już wszyscy moi ulubieńcy października, nie było ich zbyt wiele, ale to też takie perełki tego ostatniego miesiąca. Będę też testować nowe kosmetyki, bo zaraz po tym filmie pojawią się nowości kosmetyczne, haul kosmetyczny, w sumie chyba nawet dwie części, także będzie sporo nowych kosmetyków do przetestowania. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!